Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Niestety po obchodach majowego święta, które powinno jednoczyć wszystkich Polaków, również wszystkie środowiska polityczne wokół spraw najważniejszych dla kraju, mamy złe wiadomości dotyczące funkcjonowania obecnej władzy w Polsce. Otóż okazuje się, że są przeszkody, by dotrzeć z informacją o marszu 7 maja, marszu organizowanym przez Platformę Obywatelską, KOT i całą opozycję parlamentarną, również pozaparlamentarną, organizacje społeczne, związki zawodowe, by dotrzeć z tą informacją do potencjalnych uczestników, do Polaków, do mieszkańców Warszawy i okolic. Otóż przygotowaliśmy w ubiegłym tygodniu zaproszenie dla mieszkańców Warszawy i okolic, które miało trafić do wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem w marszu i zwróciliśmy się do Poczty Polskiej, do spółki będącej własnością Skarbu Państwa o to, by to właśnie Poczta Polska rozniosła te druki bezadresowe, oczywiście na podstawie cennika obowiązującego w tej instytucji. Chodzi o dużą ilość druków, ponad 800 tysięcy druków. Chcieliśmy w ten sposób również dać zarobić Poczcie Polskiej. Platforma przygotowała na ten cel zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej 115 tysięcy złotych. Zawarliśmy stosowną umowę, uzgadniając tryb i formę przekazania środków. W środę w ubiegłym tygodniu Poczta Polska wystawiła fakturę pro forma. Następnego dnia ta faktura została opłacona, po czym dowiedzieliśmy się już po wpłynięciu tych środków na konto Poczty Polskiej, iż nie jest możliwe rozniesienie tych druków przez Pocztę Polską. Jako pretekst poinformowano nas o tym, że poczta może roznieść te druki, ale dopiero po 7 maja w praktyce dotrą one do adresatów. W sposób oczywisty odbieramy tę sytuację jako sytuację nadzwyczajną, nie wynikającą z biznesowego zarządzania pocztą jako instytucją, której celem jest pozyskiwanie klientów, ale jako przejaw politycznego kierowania pracami tej instytucji. Ten czas, który upłynął od zawarcia umowy, od przelania środków, z pewnością został wykorzystany przez czynniki polityczne, czynniki dobrej zmiany do tego, by tę decyzję niestety zmienić. Obserwujemy od miesięcy to, jak ta pajęczyna polityczna Prawa i Sprawiedliwości oplata różne instytucje państwowe, ale również spółki Skarbu Państwa, które przestają działać dla celu, dla jakiego zostały stworzone, a realizują cele polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Świadczy to z całą pewnością, że PiS jest przestraszony tym marszem, który ma mieć miejsce 7 maja, że podejmuje działania, których celem jest zniechęcenie Polaków do udziału w tym przedsięwzięciu. Szanowni Państwo, mamy do czynienia rzeczywiście z kuriozalną sytuacją, bo to okazuje się, że nawet żeby wysłać list w Polsce, trzeba mieć odpowiednie przekonania polityczne. Dzisiaj ktoś, kto jest w opozycji, nie ma do tego prawa. Ale wygląda też na to, że PiS używa wszelkich metod, żeby powstrzymać marsz 7 maja. Wskazuje na to atak telewizji publicznej, prowadzony od wielu dni w tej sprawie. Zmiana kalendarza prezesa PiS-u, który zmienił swoje plany tylko po to, żeby odnieść się do planów opozycji, KOD-u i Platformy Obywatelskiej. A teraz mamy konkretne narzędzie w postaci Poczty Polskiej. I tak naprawdę Poczta Polska straciła kontrakt o wysokości 100 tysięcy złotych. Dlatego polski budżet o tą kwotę zostanie uszczuplony. Dziwnym trafem okazało się, że zamówienie może być zrealizowane dopiero dzień po. I wypada dzisiaj zadać pytanie, czy ta zmiana kadrowa miała na to wpływ, czy wpłynęła też na kontrakty i czy jest tak, że dobra zmiana w Poczcie Polskiej dotyka już nawet poszczególnych obywateli. Dzisiaj warto powiedzieć jasno, że presja ma sens. Dzisiaj widać, że każde działanie opozycji, każde działanie obywateli na forach internetowych, w telewizji ma sens, bo ta obawa PiS-u nie jest bezpodstawna. Dzisiaj PiS boi się tysięcy ludzi na ulicy 7 maja w Warszawie. Jest z nami przewodniczący tego zgromadzenia, pan Piotr Borys, który opowie o szczegółach marszu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mimo dobrej zmiany na poczcie i tych trudności, rzucania kłód pod nogi, będziemy jednak wspólnie marszerować wraz z przedstawicielami KOD-u, który jest także współorganizatorem tego marszu i całą opozycją. Będziemy wspólnie razem
o godzinie 13 na Rozdrożu, gdzie cały marsz spod Alei Szucha, spod Trybunału, spod KPRM-u ruszy w kierunku Alei Ujazdowskich, następnie Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia i w finale spotkamy się wszyscy na placu Piłsudskiego. Zarówno na scenie na Rozdrożu, jak również na placu Piłsudskiego liderzy przedstawią swoje poglądy, swoje przemówienia. Spodziewamy się według informacji, które do nas docierają, ponad 100 tysięcy osób. Będzie to jeden z największych marszów w ciągu ostatnich 25 lat. Zapraszamy wszystkich w imieniu całej opozycji, wszystkich organizatorów na ten marsz. Miejmy nadzieję, że pogoda dopiszą dobre nastroje i wszystkie te problemy, które PiS wrzuca nam w ramach tej organizacji, nie przysłonią tego marszu. Będziemy wspólnie protestować przeciwko temu, co dzieje się w Polsce, przeciwko w cudzysłowie dobrej zmianie i będziemy wszyscy, jako cała opozycja, na tym marszu 7 maja o godzinie 13. Warto może jeszcze dodać, że te zaproszenia na marsz są obecnie roznoszone przez prywatne firmy kurierskie, które w dużo krótszym czasie niż proponowaliśmy to Poczcie Polskiej są w stanie wywiązać się z kontraktu i dostarczyć zaproszenia do warszawiaków.